Fryderyk Chopin był słynnym polskim kompozytorem i pianistą. Urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli, a zmarł w 1849 roku w Paryżu. Fryderyk Chopin zagrał po raz ostatni w Polsce 11 października 1830 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie. Na koncert ten przyszło aż 700 widzów. Koncert e-moll był ostatnim koncertem wirtuoza Fryderyka Chopina na polskich ziemiach.